Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj babcia nie gotuje, tylko siedzi i pije sobie kawkę i zajada ciasteczko ostatnie, które zostało z mojego keksa. A ponieważ ciasteczka są wszystkie zjedzone, a zostało tylko dlatego, bo tam są w środku rodzynki, a dzieci rodzynek moje nie lubią, a więc udało się. A więc mam dzisiaj do kawki. Ostatnio prosiliście mnie, żebym robiła więcej filmików albo vlogi tak zwane. I dzisiaj pomyślałam sobie, że opowiem Wam pewną historię moją, z mojego życia wziętą, o karpiu wigilijnym, o tych łuskach z karpia wigilijnego. I ta historia wydarzyła mi się, czy przytrafiła mi się, czy wydarzyła się 35 lat temu prawie. W adwencie napiekłam ciasteczka i odwiedziłam pewną takich znajomych, odwiedziłam, to byli Niemcy z Czechosłowacji, sprezentowałam im te moje ciasteczka, zresztą znaliśmy się już i ta pani, jak odchodziłam, ta pani powiedziała: Bożenka, chodź na momencik, ja coś chcę Ci sprezentować. Wzięła torebkę, wzięła portfel. I sobie się, co ona chce, my pieniądze, może chce mi płacić za ciasteczka. Tworzyła tam, gdzie ma te drobne pieniążki i wyciągnęła parę łusek z tego karpia i mówi do mnie tak: jeżeli będziesz te łuski nosiła w portfelu, nigdy Ci nie będzie brakowało pieniędzy. Dla mnie to było jak czar, jak magia, jak z bajki. Byłam zaskoczona, ponieważ tego nigdy nie znałam. A więc powiem Wam, że wzięłam te łuski, włożyłam do portfela i Wam powiem jeszcze jedno. Do dziś, Bogu dzięki, czy dzięki łuskom, nigdy mi nie zabrakło pieniędzy. Teraz z perspektywy czasu myślę, że możliwe, że zaowocowało. Wcześniej sobie jakoś tak nie zdawałam z tego sprawy, że to mogło tak też być, że ta magia, ta jej wola, ta jej szczerość została mi przekazana, z czego do dziś jestem wdzięczna. Już oni dawno nie żyją. Chodzę oczywiście na ich grób, odwiedzam, dbam o ich grób, czy i dbam o ich. Takie baśnie, balady, czy opowiastki, czy opowiadania, coś zawsze mają w sobie, nie? Jakiś czar, jakąś magię. Jeżeli Wy macie ochotę się podzielić z kimś bliskim, macie takiego karpia wigilijnego, proszę wyskubać te łuski, umyć, wysuszyć, włożyć do swojego portfela i wtedy komuś prezentować. Jeżeli Wam się filmik spodoba, jak można prosić o łapki, o suby albo o miłe komentarze, bardzo chętnie coś Wam jeszcze powiem, opowiem z mojego życia, ponieważ tak dużo się w moim życiu już wydarzyło, pięknych sytuacji, przykrych, ciężkie chwile, momenty mojego życia, na pewno jeszcze mogę Wam coś opowiedzieć. A więc jeżeli Was zaciekawi, chętnie Wam opowiem. Ale muszę widzieć, że chętnie oglądacie, bo jeżeli nie będzie żadnego akcentu, że chcecie mi oglądać, to myślę, że zakończę na tym właśnie vlogu, że to Wam opowiedziałam, ponieważ teraz idą święta i możecie to wykorzystać. A więc dziękuję bardzo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na cały adwent, mimo że teraz mamy dopiero trzeci adwent, i wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta. Zdrówka przede wszystkim, miłego spotkania z rodziną i miłego przeżycia tych świąt Bożego Narodzenia.